Mimo że do zaplanowanego na 10 stycznia 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostało jeszcze sporo czasu, to w Gorzowie przygotowania ruszyły pełną parą. Właśnie dobiega końca przyjmowanie zgłoszeń wolontariuszy chętnych do kwestowania podczas corocznej zbiórki. Przebiega to bardzo dynamicznie, miejsca znikają z minuty na minutę. Mamy listy też rezerwowe, ponieważ są jeszcze miejsca, ale też czekamy, żeby wolontariusze się zarejestrowali, mają na to 24 godziny. Ale mamy taką nowość, ponieważ ze względu na pandemię i tego wszystkiego, co się dzieje, także chcemy dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wolontariuszy i oczywiście nasze. Dlatego z klubu szefa w tym roku, mimo tego, że mamy 300 miejsc, wychodzi tylko 100 wolontariuszy. Reszta miejsc jest rozdysponowana tak zwane mini sztaby. I takie mini sztaby powstały i w Zespole Szkół Gastronomicznych, i w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Harcerze Szkoły Podstawowej nr 20 także taki sztab założyli. I tak jak co roku gra z nami Kłodawa. Powiem szczerze, że zastanawialiśmy się, czy w ogóle nam ta rekrutacja pójdzie, ponieważ rekrutację mamy tylko online, nie spotykamy się w żadnym momencie z wolontariuszami, potwierdzamy dane telefonicznie, a to takie wielkie zaskoczenie. Ten finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie inny niż te, które znamy z przeszłości. Tego, jak dokładnie będzie wyglądał, dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni.